Cześć, zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii Język niemiecki dla początkujących. Ostatnio mówiliśmy sobie o środkach lokomocji. Tym razem znajdujemy się na dworcu. Jak widzimy, tutaj mamy rozkład jazdy pociągów. Powiemy sobie o słownictwie, jakie możemy spotkać właśnie na takim rozkładzie, a także powiemy sobie przykładowy dialog właśnie na dworcu, gdy chcemy kupić bilet i dopytać o dany pociąg. Najpierw wyjaśnijmy sobie nasz rozkład jazdy i dorzućmy sobie troszeczkę słówek. Widzimy tutaj na początku von München, skrót HBF. Jest to skrót od Hauptbahnhof, ja? Hauptbahnhof. I to znaczy von, czyli z Monachium, dworzec główny. Hauptbahnhof oznacza dworzec główny. I mamy nach, czyli do, Salzburg. I znowu ten sam skrót, czyli Hauptbahnhof, dworzec główny. Następnie widzimy kilka kategorii. Bahnhof, czyli wiemy, że Bahnhof oznacza już dworzec, tak? Ponieważ tu mieliśmy Hauptbahnhof, czyli dworzec główny. Tu mamy samo słówko Bahnhof, czyli dworzec. Haupt oznacza główny. Jeżeli będziemy w restauracji, zobaczymy w naszym menu Hauptspeise, to oznacza to również danie główne. Czyli zawsze Haupt to coś głównego. Czyli mamy Bahnhof, dworzec lub Haltestelle, przystanek. Następnie datum, czyli data. Kolejny Zeit, czyli czas. Kolejny skrót UMST. UMST jest to skrót od Umsteigen, czyli przesiadki. Kolejny Dauer, czyli trwanie tej podróży. I na końcu mamy jeszcze Preis, czyli cenę. Tutaj przy czasie widzimy takie skróty ab i an. One pochodzą od czasowników. Ankommen oznacza przybywać, a abfahren odjeżdżać. Czyli ab, odjazd o którejś godzinie, an, przyjazd o danej godzinie. I jeszcze tutaj mogą nam się przydać takie słówka podczas dialogu na dworcu. Takie słówka jak aussteigen. Aussteigen oznacza wysiadać. Einsteigen oznacza siadać. I umsteigen oznacza przesiadać się. Widzimy, że te czasowniki ankommen, abfahren, aussteigen, einsteigen i umsteigen są czasownikami rozdzielnie złożonymi. Mamy tutaj zaznaczone nasze przedrostki, które się rozdzielają i w naszych zdaniach, gdy będziemy je budować, one znajdą się na samym końcu. Czyli mamy nasz rozkład jazdy pociągów, zatem zbudujmy sobie teraz dialog na dworcu. Oto nasz dialog. Jak widzicie, musiałam przenieść dwie kategorie, czyli Dauer i Preis trochę niżej, by zmieścić dialog, byście nie tylko go słyszeli, ale również widzieli. Zaczniemy od klienta, czyli klient zacznie tą rozmowę, ponieważ on ma zazwyczaj jakieś pytania. Um wie viel Uhr fährt der Zug ab? Jak możemy sobie to zdanie przetłumaczyć? Widzieliśmy już czasownik abfahren, rozdzielnie złożony, który oznaczał odjeżdżać. I tutaj właśnie ten czasownik jest użyty w naszym pytaniu. Um wie viel Uhr, ten pytanie już mieliśmy, poznaliśmy, oznacza o której godzinie. Abfahren oznaczało odjeżdżać, czyli tu mamy ten czasownik rozdzielony, ponieważ nie jest rozdzielnie złożony. Czyli o której odjeżdża der Zug? Pociąg. O której odjeżdża pociąg? I co nam odpowiada pani sprzedająca bilety? Moment. 16:25. Es ist ein Eurocity. Czyli moment, chwileczkę. 16:25. O 16:25. Es ist. To jest Eurocity, czyli nazwa pociągu. O godzinach będziemy oczywiście sobie jeszcze mówić. Tutaj mamy akurat napisane cyframi, więc nie sprawiamy nam problemu na razie. Kolejne pytanie naszego klienta. Wie lange dauert die Reise? Czyli wie lange, jak długo
Dauer trwa, die Reise, podróż. Tutaj mamy słówko dauer, czyli to jest rzeczownik, trwanie, czas trwania. Tutaj mamy czasownik dauern, czyli trwać. Wie lange dauert die Reise? Jak długo trwa podróż? I pani w okienku odpowiada circa anderthalb Stunden, czyli circa oznacza około, anderthalb półtorej godziny, Stunden. Następne pytanie naszego klienta. Soll man umsteigen? Mamy tutaj skrót UMST, to znaczyło umsteigen. On jest pisany z dużej litery, więc to jest rzeczownik przesiadki. Ten czasownik poznaliśmy tutaj przed chwileczką w naszym słownictwie. I czasownik pisany jest tak samo jak rzeczownik, tyle że z małej litery jest rozdzielnie złożony i oznacza przesiadać się. Jest rozdzielnie złożony, ale tutaj go nie rozdzieliliśmy. Dlaczego? Ponieważ mamy dwa czasowniki. Mamy czasownik modalny, a jeżeli mamy dwa czasowniki, to na końcu znajduje się drugi czasownik nieodmieniony. Jeżeli jest to czasownik rozdzielnie złożony, to on również jest nieodmieniony i nierozdzielony. Czyli, czy trzeba się przesiadać? I pani odpowiada, nein, fährt direkt nach Salzburg. Nie, on jedzie direkt, bezpośrednio do Salzburga. I kolejne pytanie. Wann kommt an? Kiedy on przyjeżdża na miejsce? Mieliśmy czasownik ankommen, czyli przybywać, przyjeżdżać. I pani odpowiada 17:55, o 17:55. I kolejne pytanie. Und was kostet die Fahrkarte? Ile kosztuje bilet? I odpowiedź. Ohne Bankkarte 21 euro, czyli bez karty kolejowej jakiejś 21 euro. To byłby przykładowy dialog na dworcu. To wszystko na dzisiaj. Koniecznie uczcie się tego słownictwa, bo dzisiaj pojawiło się dużo nowych słówek i trudnych czasowników. Zapraszam Was już za tydzień do kolejnej lekcji. Subskrybujcie kanał, jeżeli podobał Wam się ten filmik, dajcie łapkę w górę. No i oczywiście czekać będzie na Was zadanie domowe, jak zwykle, które sprawdzi, czy na pewno wszystko jest zrozumiałe.